Witam serdecznie wszystkich na 19 sesji 7 kadencji. Serdecznie witam oczywiście wszystkich radnych sołtysu. Witam przedstawicieli gminy, witam media, witam gości w osobach dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Myślę, że wszyscy podpisali obecność. Dobrze. No i mogę stwierdzić, że na 15 radnych obecnych jest 13 osób, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania decyzji. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy zatem do realizacji porządku obrad. Czy są jakieś uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. W takim razie, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję wszystkim. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy dzierżawy stawów rybnych położonych w Olechinie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ta umowa, która do tej pory obowiązywała, ulega w maju wydarzeniu. Więc no, celowym jest zawarcie nowej umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim, koło wędkarskie Kurowy. Wprawdzie mamy sytuację taką, że trwa od 2013 roku grudnia postępowanie o zwrot tej nieruchomości, które prowadził wojewoda lubelski, ale do tej pory decyzja, która zwraca park i pałac, bo stawy pozostawiła nadal przy gminie Kurów, decyzja wojewody lubelskiego, nie jest prawomocna. Ostatnio przysłał nam minister rolnictwa i rozwoju wsi pismo, z którego wynika, że ta sprawa będzie odwołania od tej decyzji rozpatrzona do 30 czerwca. Czy będzie, nie wiemy. W każdym razie ostatni termin, jaki zakreślił, to z uwagi na to, że dużo takich spraw mają, ma to być rozstrzygnięte do 30 czerwca. Więc na razie gmina Kurów jest prawnym właścicielem tych nieruchomości, stąd też możemy z tą nieruchomością, w związku z zagospodarowaniem tej nieruchomości, wykonywać wszystkie czynności zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i to niniejszym czynimy, wydzierżawiamy na kolejne 3 lata ten akwen wodny dla wędkarzy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie ma. W takim razie, ponieważ ta sprawa była omawiana na Komisji Budżetowej, proszę Panią Przewodniczącego Komisji Budżetowej zabrać głos. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy dzierżawy stawów rybnych położonych w Olechinie? Proszę bardzo o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Kurowie przy ulicy Nowej. Pan przewodniczący wczoraj zorganizował wizję lokalną po sesji. Proszę bardzo. Myślę, że stanowisko Komisji Budżetowej, jeżeli ktoś jeszcze ma uwagę w tej sprawie. A, proszę, że Pan mówi, chciałbym zabrać głos. Mówiłem na komisji, proszę Państwa, potrzeba jest matko wynalazku, więc z czego to wynikło? Nic tutaj nie dzieje się, co by nie wynikało z jakiejś konieczności. Otóż rozmawiałem w styczniu z pracownicami Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie
poprawy sytuacji lokalowej rodziny, ośmioosobowej rodziny Obryszlan. Tam mieszkają w jednym domu, nie za wielki ten dom, jak to mieszka w Kurowie, to jest zorientowany. I poprawienie sytuacji nie bardzo było możliwe na działce, którą oni posiadają. Nawet nie są tej działki właścicielami. Myślę, że im to uwłaszczenie tej działki zrobimy, ale mimo żebyśmy to uwłaszczenie zrobili, nie jesteśmy w stanie zgodnie z prawem budowlanym tam posadowić jakiegoś mieszkania kontenerowego. Na dziko gmina nie może tego robić. Na dziko stawianie jakiejkolwiek budowli jest, jak wiemy, karalne i grozi usunięciem tej budowy. Stąd też wynik pomysł, aby zainteresować się działką sąsiednią. To jest działka po państwu Strzeleckim. Okazało się, że właścicielką jest córka państwa Strzeleckich, którzy już nie żyją, pani Maria Horn, która mieszka w Morągu. No więc złożyliśmy jej ofertę kupna tej działki. Ona, to jest działka czteroarowa. Ona oświadczyła nam, że jeśli by sprzedawała, to chce sprzedać działkę całą. To czteroarowo i drugo składające się z 18 arów powierzchni. Działkę drugą o innym numerze. No więc po negocjacjach wstępnie ustaliliśmy, wstępnie się dogadaliśmy, więc żeby oczywiście transakcja miała, mogła dojść do skutku, konieczna jest zgoda Rady Gminy, decyzja w formie uchwały, że gmina wyraża zgodę na, rada wyraża zgodę na kupno tej nieruchomości i wtedy ja uzyskuję pełną listę do działania w tym przedmiocie. Tak się stało, więc chciałem, żeby się we wtorek na komisji, przed komisją państwo radni zobaczyli tą działkę. Radni tam już na komisji to zaakceptowali, myślę, że to potwierdzą tutaj dzisiaj na sesji i wtedy ja mam otwartą drogę, w ciągu najbliższych dni bym udał się do Morąga, bo ta pani jest chora, jest po poważnej operacji głowy i tam musimy się udać, żeby tam na miejscu dokonać aktu notarialnego, ponieważ ona doktorowa nie byłaby w stanie sama w jakikolwiek sposób przyjechać. Rozmawiałem dzisiaj już, byłem we wtorek w Lublinie, oglądałem już kontenery, które można by tam posadowić. Wstępna cena tych kontenerów dzisiaj mi przesłał prezes takiej firmy, która oferuje do sprzedaży około 5000 zł za dwa kontenery. No oczywiście trzeba ich remontować, ale dużo jest pomieszczenia, także sądzę, że w najbliższym czasie udamy się kilka osób, obejrzymy jeszcze raz te kontenery, ustalimy z ewentualnym wykonawcą tego remontu, ile będzie chciał za remont tych kontenerów i jeśli to będzie w sumie nam się kalkulowało, to ja myślę, że przez to lato powinniśmy tam jakieś mieszkanie dla tej potrzebującej rodziny Obryszlaków zorganizować, przygotować, posadowić na tym placu, który mam nadzieję, że w najbliższych dniach kupimy. Dziękuję bardzo. W takim razie, czy są jeszcze jakieś pytania? Jak już powiedziałem, byliśmy na miejscu, oglądaliśmy tą posesję, którą ewentualnie po podjęciu uchwały zakupimy. Proszę bardzo pana przewodniczącego o stanowisko Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa oczywiście pozytywnie zareagowała. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Kurowie przy ulicy Nowej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Proszę panią sekretarz, zabranie głosu. Uchwała, której projekt był podjęty
na poprzedniej sesji w związku ze zmianą w systemie oświaty wprowadzoną od 1 września 2017 roku. Została pozytywnie zaopiniowana przez kuratora oświaty, Polskiego Kuratora Oświaty oraz przez związki zawodowe. Uchwała określa sieć szkół publicznych, szkół podstawowych oraz klas gimnazjum, które będą prowadzone na terenie gminy Turów w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. I tak na terenie gminy Turów będzie funkcjonować zespół placówek oświatowych ze szkołą podstawową w Turowie. Szkoła podstawowa w Turowie imieniem Grzegorza Piramowicza oraz tak ładnie nazwane przez kuratora klasy publicznego gimnazjum nr 1 w Turowie, które będą prowadzone przez szkołę podstawową w Turowie imieniem Grzegorza Piramowicza. I tak będzie funkcjonować do 1 września 2019 roku, natomiast od tego okresu będzie funkcjonować szkoła podstawowa w Turowie oraz zespół placówek oświatowych ze szkołą podstawową w Klementowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pana przewodniczącego Komisji Oświatowej. Komisja Oświatowa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Wszyscy stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kur. Proszę państwa. Uchwała ta jest drobną korektą uchwały podjętej na poprzedniej sesji. Korekta ta polega na uzupełnieniu kryteriów o postępowaniu do przedszkola o rodziców samotnie wychowujących dzieci. Korekta ta została wprowadzona na wniosek i zalecenie nadzoru wojewody. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie, tylko wprowadza się jako podstawę pierwszeństwo do postępowania rekrutacyjnym rodzica samotnie wychowującego dzieci. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jak już pani powiedziała, że jest to tylko niewielka korekta. Jak wiemy, w 100% przyjmujemy wszystkie dzieci do przedszkola, chociaż zdajemy sobie sprawę, że część albo rodziców sześciolatków będzie miała uwagi, że z przedszkola przejdą do szkoły, ale w sytuacji, kiedy chcemy wszystkie dzieci objąć opieką przedszkolną, nie ma innego wyjścia, bo wielki protest spowodowałby, że 3-latki nie byłyby przyjęte do przedszkola. Więc jest to różnica między osobami chcącymi uczęszczać, rodzicami chcącymi posyłać dzieci do przedszkola. Przystępujemy zatem do głosowania, ale przedtem jeszcze stanowisko Komisji Oświatowej. Proszę bardzo. Komisja Oświaty również pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Turów? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone do
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżeń. Jak widać, jest to bardzo długi temat. Temat długi, ale uzupełnienie uchwały jest bardzo proste, ponieważ na wniosek pani dyrektor Wyzysz przedszkola uzupełniono uchwałę z 2009 roku o tygodniowy wymiar godzin pracy dla nauczycieli pracujących w grupach mieszanych 5 i 6-latków oraz nauczycieli wspomagających w przedszkolu. Taki wymóg wynika z karty nauczyciela. Pozostałe zapisy uchwały 2009 roku pozostają bez zmian. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Temat ten omawiany był na Komisji Oświatowej. Proszę bardzo, pana przewodniczącego Gajda. Ja oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisko różnych tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżeń. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kurów na rok 2017. Proszę bardzo, pani sekretarz. Do opracowania corocznego planu programu opieki nad zwierzętami zobowiązuje ustawa o ochronie zwierząt. Celem tego programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym w terenie gminy Kurów. Program w przedstawionym zakresie jest realizowany już, w podobnym zakresie jest realizowany już od kilku lat. W celu realizacji tego programu podpisaliśmy umowę z Zakładem Usług Komunalnych, który prowadzi komunalny pułap, który prowadzi schronisko dla zwierząt. Podpisaliśmy także również umowę z lekarzem weterynarii Wojskowory, z Zakładem Usług Komunalnych w Kurowie do pomocy przy realizacji tego programu oraz z właścicielem gospodarstwa w Kurowie przy ulicy Brych, którego właścicielem jest pan Stanisław Wójcicki, na bezpłatne użyczenie budynków gospodarskich w celu przetrzymania tymczasowego zwierząt w razie potrzeby. Program został pozytywnie zaopiniowany przez lekarza weterynarii. W Puławach w roku 2017 planujemy wydatkować na ten cel 16 800. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. W takim razie sprawa ta była omówiona na Komisji Budżetowej. Wiąże się z finansami i głosowania przewodniczącego. No oczywiście pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Kurów na rok 2017. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 15/130/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 6 października 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie gminy Kurów. Myślę, że tu pan wójt.
Tak, tutaj chodzi o taką sytuację. Pamiętamy, że podjęliśmy już uchwałę w tym przedmiocie pomocy parafii rzymskokatolickiej w Kurowie na remont posadzek krypty Pieramowicza i posągu Żwąskiego. Głównie chodzi nam tutaj o pomoc w odnowieniu krypty księdza Grzegorza Pieramowicza i na ten cel głównie się nakierunkowujemy, ponieważ jest to no, związane, jak wiemy, z dziedzictwem tutaj nie tylko naszym, lokalnym, ale ksiądz Grzegorz Pieramowicz, Ormianin z pochodzenia, w tym roku jest czczone do 650-lecia obecności Ormian w Polsce. Pamiętamy, w ostatnich dniach było spotkanie właśnie tej diaspory ormiańskiej u prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Więc ten wymiar księdza Grzegorza Pieramowicza nie był tylko lokalny jako proboszcza parafii kurowskiej, ale wszyscy dobrze wiemy, że była to wybitna osobistość epoki oświecenia I Rzeczypospolitej. Był to reformator oświaty, działacz oświatowy, ale również działacz polityczny, jeden z współtwórców Konstytucji 3 maja, bliski współpracownik głównego architekta trzonu tej Konstytucji Ignacego Potockiego i oczywiście pupilek Ignacego Potockiego, bo wszelki sponsoring związany czy z plebanią, czy z wikariatem obecnym teraz w bibliotekach, to szkołą księdza, że można Pieramowicza nazywaną, pochodził od magnata Ignacego Potockiego, który miał na to środki. Więc nie chcemy się ograniczać, bo tutaj ta uchwała, przekazanie tych pieniędzy wiąże się z wieloma zawarowaniami. Stąd też, żeby w takie pułapki nie wpaść związane z tymi przepisami, chcemy tak szerzej to otworzyć, się na pomoc Kościołowi. Ja mówię o kwocie 100 tysięcy złotych, ta kwota nie ulega zwiększeniu, nie ulega zmianie, ale chodzi o to, żeby przy okazji ograniczenia tego do 15% inwestycji, żeby nie wpaść w pułapkę, że nie będziemy mogli tej kwoty przekazać. Stąd zmiana w tym kierunku tej uchwały. A oczywiście, jakby trzeba było kogoś innego wspomóc, to Rada zawsze podejmuje decyzję w sposób indywidualny. W stosunku do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i rozstrzyga o tym, czy pomóc, czy nie pomóc konkretnej osobie, właścicielowi zabytku. Ja tylko przypomnę, że parafia rzymskokatolicka w Kurowie no, tu ma wielkie zasługi dla społeczności lokalnej, ponieważ te wszystkie tereny, gdzie jest ośrodek zdrowia, z którego korzysta większość gminy, szkoła, przedszkole, teraz ten budynek, co my nabyliśmy od mleczarni częściowo za daleko podatki. Obecnie co poczta jest, apteka i fryzjer. To za dobre pieniądze wydzierżawiamy teraz nabywcom, najemcom. To wszystko stanowiło własność parafii rzymskokatolickiej, w której łącznie z obecnym budynkiem gimnazjum. Tam tylko kupiliśmy jedną działkę od pana Mazurkiewicza, bo nie było miejsca, żeby tam ten budynek do końca pociągnąć, ale poza to jedno działko, gdzie jest wjazd na teren gimnazjum, na teren placu gimnazjum, to wszystko, całe te boiska, przedszkole, jak powiedziałem, wszystko to stanowiło własność parafii rzymskokatolickiej w Kurowie. To zostało przejęte za czasów przed 90. roku, w latach 70. chyba nawet wcześniej, na przełomie lat 60. i 70. za symboliczną złotówkę. Stąd też chyba więcej nie muszę zasadniać, że jest to celowe, żeby no w tej konkretnej sytuacji wspomóc parafię rzymskokatolicką w Kurowie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę
nr 15/130/2016 Rady Gminy Koroń z dnia 6 października 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie gminy Koroń. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Kurów na lata 2017-2023. Proszę pana. Więc uznaliśmy, proszę państwa, że należy wystąpić wnioskiem o dofinansowanie unijne, bo taka możliwość była, na program, na opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kurów na lata 2017-2023. Jest to dokument z typu takich dokumentów jak strategia rozwoju gminy Kurów. Coś podobnego, podobnym wydźwięku. Jest to tak zwany plan finansowy, jakiś plan inwestycyjno-finansowy, jakby tak można ogólnie powiedzieć. Dofinansowanie na to jest 90% do 10% środków gminy. Dostaliśmy na to 35 tysięcy złotych. No, spróbujemy się przymierzyć do tego programu rewitalizacji gminy. Ten nakład gminy, wkład własny gminy, jak widzicie państwo, jest 10-procentowy, niewielki. Jeśli nie pomoże nam, no to na pewno nie zaszkodzi. Mogą być takie programy, że właśnie będzie potrzebny ten program rewitalizacji. Aczkolwiek do końca na dzień dzisiejszy nie wiem, czy takie będą programy do końca, że na pewno będzie potrzebny. Ale może być tak, że nie. Może być tak, że tak. Może być tak, że będzie to potrzebne parafium czy innym podmiotom, które w gminie funkcjonują. Dostaliśmy dofinansowanie, chyba będziemy się nad tym pochylać i chyba będziemy ten program przygotowywać przy tym, jak powiedziałem, niewielkim dofinansowaniu do tego programu środkami własnymi. Jest tam wiele ograniczeń, że on nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gmin oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców. Jakby on tak się odnosił do tych terenów, gdzie one były kiedyś przez coś tam zdegradowane, a teraz ich trzeba podnieść i tak dalej. Tak sobie myślę, że trudno będzie pogodzić, jeśli ten program będzie dotyczył 20% tylko procent mieszkańców gminy, czy dwa takie obszary, bo jak zakwalifikujemy kogoś, to drugi powie, dlaczego nasze tereny nie są zdegradowane i tak dalej. To takie wstępne moje takie rozważania, ponieważ trochę wczytałem się w ten definicję obszaru rewitalizacji. Ale zobaczymy, jeśli podpisamy już umowę z marszałkiem na to dofinansowanie, jeśli wybierzemy firmę, która będzie to realizowała, zobaczymy, będą na pewno mieli znacznie szersze i dokładniejsze informacje niż te wyczytane przeze mnie. Spróbujemy się do tego przymierzyć, żeby ewentualnie, jakby była taka potrzeba, żeby z tego programu korzystać. Wiadomo, że tak samo jak i strategia gminy nie daje pieniędzy, to wszyscy o tym dokładnie wiemy, no, ale nieraz trzeba się powołać na takie dokumenty. Może akurat na to trzeba będzie się powołać, więc przy tym dofinansowaniu unijnym spróbujemy to przy konsultacjach społecznych ten program stworzyć, przed to przygotować. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Szanowni państwo, my niedawno przyjęliśmy strategię rozwoju. Rozumiem, panie wójcie, że to się te programy nie wykluczają. Nie. Tylko się wspierają, bo ja mówiłem wcześniej o tym, że ona obejmuje tak jakby całość gminy ta strategia. I teraz się tutaj znaczy nie, obejmuje całość gminy, tylko... No brak tam być takim. Ja zaraz będę się odnosił.
i teraz próbuję trwałe prace nad tym programem, żeby trochę... No więc na pewno to będzie, zaraz się odniosę. Jak będzie taka możliwość. I tutaj czytam, że jest realizacja planu rewitalizacji, skuteczność procesu będzie zależała od partycypacji społecznej. Znaczy, to polega chodzi o środki prywatne czy środki budżetu gminy? Skuteczność realizacji, mówi Pan o programie rewitalizacji. Tak, tak. Skuteczność, czyli udziału społeczeństwa, mieszkańców w tworzeniu tego programu. To na pewno jakieś zebrania będą, jakieś, no bo jak inaczej to było, strategię konsultowaliśmy, tak. A ja bym, także to na pewno będą spotkania z mieszkańcami, oczywiście kto będzie chciał, to przyjdzie, kto nie, to nie przyjdzie. Na pewno tu na Radzie będziemy mówili o tym, na pewno będą spotkania z mieszkańcami, być może jakaś ankieta będzie, prawda. No zobaczymy, jak to ci moderatorzy, którzy będą to robić, bo my musimy wybrać firmę w drodze przetargu, która będzie za te unijne pieniądze to robiła, jakie oni narzucą jakby warunki tej właśnie komunikacji z lokalną społecznością odnośnie stworzenia tego programu rewitalizacji. To chyba co do tego wyjaśniłem wszystko, jak będziemy mieli informacje szczegółowsze, czy jak firmę wybierzemy, no to oczywiście ci przedstawiciele będą zaproszeni na sesję i będą wszelkie wątpliwości już szczegółowo i w sposób fachowy wyjaśniać, prawda, żeby no nie było żadnych wątpliwości, żeby każdy mógł zapytać o wszystko, co sobie pomyśli, a o czym nie będzie mógł znaleźć u siebie, czy tutaj u nas, w naszym gronie urzędników odpowiedzi, bo to już będą fachowcy, tak samo tacy, co plan przygotowują do zagospodarowania. Tam trzeba mieć fachowości już takie szczegółowe trochę. Tak samo tutaj będą odpowiadać na Państwa pytania. To jest taki program podobny, jak powiedziałem, do strategii. No i ta strategia też obejmuje całe gminy. Nie ujęliśmy tych dwóch dróg w gminie, o czym już jest rozmowa na kilku sesjach. Ale to z tego wynikało, że nie wszystkie działki, które stanowią drogę, są zaliczone do dróg gminnych. Bo ja później rozmawiałem z urzędnikami, którzy wklepywali w tą strategię te wszystkie drogi. I akurat te drogi, one nie są zaliczone do dróg gminnych, w sensie takim formalno-prawnym. One są drogami, prawda? Działki te stanowią drogi gminne, ale nie są zaliczone. Ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te drogi umieścić. Tak jak na dzień dzisiejszy na przykład, to ja nie bardzo widzę możliwości dofinansowania z jakichś tam unijnych środków. No, występowaliśmy na drogę w Klementowicach. Tam trzeba było wiele zrobić jakby zabiegów, żeby te punkty uzyskać, że tam jest agroturystyka i tak dalej, i tak dalej. Panie sołtys, radni to wiedzą o tym, bo rozmawialiśmy. I też nic nie dało, bo jednym z czynników, które decydują o zakwalifikowaniu do dofinansowania unijnego dróg, to jest zamożność gminy. Zamożność gminy, czyli zawsze wschodnie gminy będą biedniejsze od naszych i te punkty żelazne, 2 czy 3 punkty, czy 2,5 punkta, eliminują gminę Kuru, gminę Końskowola, Żyżyk, inne gminy z zachodu województwa lubelskiego od tego dofinansowania. Ktoś o to zadbał na szczeblu województwa, pewnie nie wiem, z czego to wynikło, a może narzucone to zostało przez Unię, przez Brukselę, nie wiem dokładnie, ale to nas skutecznie z tego takiego dofinansowania eliminuje. Ale jak powiedziałem, zarówno strategia, to nie jest program i plan raz na zawsze zamknięty. To jest taki dokument, który można zawsze uzupełnić i zawsze te brakujące elementy konieczne do zainwestowania w poszczególnych sołectwach wprowadzać. Ja tu bym nie widział żadnego niepokoju, a będziemy robić program, to też na pewno będziemy mieli szansę te wprowadzać. Dziękuję. A tak na marginesie, bo tu padło pytanie radnego Kobusa o pieniądze, więc
przy rewitalizacji. Pieniądze te dodatkowe ustala Rada Gminy w swoim budżecie. Bo no, niby jak się zbiera. I gdyby to była inwestycja typu kanalizacja, to wiadomo jest. A rewitalizacja polega na odnowieniu, na czegoś przywróceniu. No więc jest to 20%, jak to wspomniane, jest to w gestii Rady Gminy, która dodatkowe pieniądze na to w swoim budżecie winna przeznaczyć, jeżeli zostają zajęte. Natomiast te wszystkie dyskusje, co i jak, no to coś powiedział pan wójt w ramach zebrań sołeckich, które w jakiś sposób, może w ramach tej podpowiedzi, bo wiemy, że wiele inwestycji, gdyby były podpowiedziane, to też by były lepiej być może wykonane. No ale to już szerszy temat na pewno na dyskusję wewnętrzną. Proszę bardzo przewodniczącego Komisji Budżetowej o stanowisko komisji. Stanowisko komisji było pozytywne. Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Kurów na lata 2017-2023. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych zakłada zarówno zmianę po stronie dochodów budżetowych, jak i zmianę po stronie wydatków budżetowych. Jeżeli chodzi o dochody budżetowe, planuje się zwiększenia tych dochodów, zwiększenia tych dochodów o kwotę ogółem 310 000. W zabiegu, które państwo otrzymali, zawarto 5 pozycji zwiększających dochody, w tym dwie pierwsze obejmują dotacje Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych. Chodzi tutaj o lektury i nowości wydawnicze. W tym dla szkoły podstawowej 14 480, dla gimnazjum 4 000. W sumie gmina otrzyma na ten cel 18 480 zł. Pozycja numer 3 i 4 zakłada dofinansowanie unijne do nowego zadania, o którym mówił pan wójt, czyli opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kurów. Ogółem założone dochody unijne na to zadanie wyniosą 35 617 zł. Ostatnia pozycja, największa kwota, zwiększenie dochodów o kwotę 256 073 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia subwencji oświatowej należnej gminie Kurów wnioski informacji o ministra finansów otrzymaną w marcu tego roku. W projekcie subwencja oświatowa była planowana w wysokości 5 972 000 zł. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, informacją z marca, gmina Kurów otrzymuje kwotę 256 000 zł. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, tutaj planuje się zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia tych wydatków. Jeżeli chodzi o zwiększenia, planuje się zwiększyć o kwotę ogółem 433 350 zł i zmniejszyć o kwotę 123 180 zł. Tak, jeżeli chodzi o poszczególne zmiany, do, tak powiem pokrótce, od pozycji 1 do pozycji numer 64 są wykazane zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych. Wiążą się one, tak jak powiedziałem wcześniej, z ostatecznym rozliczeniem subwencji oświatowej dla gminy Kurów i z określeniem przez ministra finansów już dokładnej kwoty przeznaczonej na uczniów niepełnosprawnych, która zawiera się w ogólnej kwocie tej subwencji. I ta kwota przeznaczona na uczniów niepełnosprawnych stanowi kwotę 297 tysięcy. 289 zł. I taką kwotę 100 złotówki trzeba przeznaczyć na edukację tych uczniów. Tych uczniów w sumie w jednostkach oświatowych 50. Najwięcej w szkole podstawowej w Kurowie
czterech. Tam będzie przeznaczona kwota 123 075 zł. Najmniejsza kwota w szkole podstawowej w Klementowicach. Jeden uczeń, kwota 25 457 zł. Są te przesunięcia od pozycji 1 do 64. Tak, od pozycji 65 do pozycji 67 planowane wydatki na zakup książek szkolnych w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli potrzebujemy te dwie kwoty, to da nam kwotę 23 100 zł. Przy dofinansowaniu 18 480 zł. Wkład własny gminy 25%, ponad 4,5 tysiąca. Od pozycji numer 68 do pozycji numer 75 wydatki z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Chórów. Sumując te pozycje daną kwotę 39 575 zł przy zakładanym dofinansowaniu 35 660 zł. Tak jak pan wójt powiedział, 50% wkład własnej gminy 10% opracowanie programu rewitalizacji, co kwotowo da niecałe 4 tysiące zł. Pod pozycją numer 76 planuje się udzielić dotacji celowej dla Straży Pożarnej w Kolonii Klementowica na modernizację remizy w wysokości 21 tysięcy zł. Pod pozycją 80, ale ta pozycja wiąże się także z kwotą 24 tysiące wykazaną na stronie numer 13 zestawienia, które Państwo dostali. Kwota ta przeznaczona jest na remont w Zespole Placówek Oświatowych w wyniku na remont po zalaniu, które było we wrześniu ubiegłego roku. Ogółem na to zadanie przeznaczy się 70 tysięcy zł, gdyż w pierwotnym budżecie było przeznaczone 10 tysięcy zł. Teraz pod pozycją numer 80 zwiększa się o 36 tysięcy zł i na stronie 13 kwota dodatkowa 24 tysiące zł. Zespół Placówek Oświatowych pozyskał odszkodowanie w wyniku z PZU w wysokości ogółem 41 tysięcy zł, czyli wkład własny gminy wynosi 29 tysięcy zł, z tym, że tutaj będziemy się ubiegać o rezerwę subwencji oświatowej na tą kwotę. Ponieważ nam się zwiększyły te dochody z tytułu subwencji oświatowej o te 256 tysięcy, aby budżet był zrównoważony i deficyt budżetowy nie uległ zmianie, pod pozycją numer 81 zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 158 010 zł. To wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o pytania. Otwieram dyskusję. Nie widać. Ja mam tylko jedno pytanie, bo pan skarbnik powiedział, że to największa ilość dla dzieci. Nazwijmy to niepełnosprawnych. W Kunowie w szkole jest 4 osoby, to znaczy, że reszta jest w gimnazjum i w przedszkolu. Bo tak by wyglądało, jakby 5 osób było w przedszkolu. Tak, ogólnie w głębi 10 uczniów. W przedszkolu w Kunowie jest 3. W zespole placówek w Klementowicach w przedszkolu jest 1. W szkole podstawowej w Klementowicach też 1. 4 są w szkole podstawowej w Kunowie. I gimnazjum w Kurowie. Dziękuję. Przystępujemy zatem do głosowania, ale przedtem proszę o stanowisko Komisji Budżetowej, bo mówimy o budżecie. Komisja Budżetowa pozytywnie zaproponowała projekt zmian w urzędzie nadzorczym. Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zakończyliśmy
podejmowanie uchwał. Przystępujemy do punktu 14. Sprawozdanie wójta z najważniejszych działań w okresie od ostatnich kadencji. Proszę. Tego było się zebranie sprawozdawcze za 2016 rok Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie. Obecny były komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w starszym brygadzie Grzegorz Halinowski i jego zastępca w starszym brygadzie, zapomniałem nazwisko, nie mam zapisane, i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, starszy brygadier Grzegorz Kothajn. 27 lutego przebywałem w Warszawie na zaproszenie ambasadora Armenii w Polsce, jego ekscelencji Edgara Gazariana i dyrektora odległości doktora Tadeusza Skoczka na wernisażu wystawy poświęconej 25-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Armenią, która wyzwoliła się, jak pamiętamy, ze Związku Sowieckiego i stała się no, w miarę samodzielnym się państwem. Ale jak wiemy, gościliśmy wcześniej, nasza parafia Zuńko-Sakowicka-Kurowska gościła ambasadora tutaj we wrześniu. Teraz ambasador przyszedł zaproszenie na ten wernisaż. Rozmawiałem z ambasadorem. Wiem, że to jest państwo większe. Państwo trochę większe województwo lubelskie. Stąd też ciągle w stanie wojny z Azerbejdżanem, prawda, o Górny Karabach i tak dalej. Nie będę tutaj się nad tym rozwodził. No ale ambasador wyraził chęć przyjazdu do Królowa w związku z tym, że no, jak uzasadniał, Grzegorz Pieromowicz współpracował ze swoim sponsorem, jakim był Ignacy Kotowski, magnat Ignacy Kotowski. A wiemy, że jak mówiłem przed chwilą, że Ignacy Kotowski był no, głównym strategiem projektu Konstytucji 3 maja. Na pewno tej strategii opracowania Konstytucji duże znaczenie miało również konsultacje Kotowskiego z Pieromowiczem, a być może jakieś nowatorskie myśli no, mądrego człowieka, bardzo mądrego człowieka oświecenia europejskiego w Rzeczypospolitej pierwszej, jakim był Grzegorz Pieromowicz. Nie widzę przeszkód, żeby przyjechał do Kurowa, do szkoły. Prawdopodobnie to będzie 4 maja, już po tej rocznicy Konstytucji 3 maja 1791 roku. Rozmawiałem oczywiście z panem ambasadorem o pieniądzach. No, delikatnie, ale nie wiem. No, deklaracji nie było, wiadomo. No, podkreślał, że będzie starał się może jakieś w diasporze ormiańskiej na krypto, której tutaj podjęliśmy uchwały i gmina oczywiście będzie to krypto realizowała. Jestem umówiony z architektem, który na nasze uwagi przeniesie te nasze uwagi na papier i na fachowe opracowanie dokumentacji renowacji tej krypty. I te pieniądze są niezagrożone, aczkolwiek jak powiedziałem, te pieniądze wymagają dużej jakby biurokracji. No tak mówi ustawa i my ustawie musimy się podporządkować, nie możemy nad tym dyskutować. Ale to jest pewne, że 6 jestem umówiony kwietnia z architektem, że będziemy przygotowywać najpierw dokumenty, a później chcemy to tak zrobić, żeby jak ruszą prace związane z posadzką, a wiemy, posadzka została przez proboszcza Cieszkę wybrana już. I żeby to, te roboty w jakiś sposób razem zgrać, żeby to razem wykonać na koniec lata bądź na wrzesień. No ale deklaracji po raz kolejny nie było i wcale się nie dziwię, bo to jest, jak powiedziałem, państwo jakie jest, nie
nie ma tam dostatku, tylko dlatego, że próbuje wybić się na samodzielność. A diaspora odmiańska, która w tym roku to już 630 lecz już mówiłem, no, jeśli byłaby w stanie pomóc, to chętnie z tego skorzystamy. Ale czy tak będzie? Ja uważam, że najpewniejsze są pieniądze z gminy. I to deklarujemy, że pomożemy parafię, która no, była właścicielem tych gruntów, gdzie jest większość budynków publicznych posadowana, z której korzysta większość mieszkańców gminy. 28 lutego brałem udział w gimnazjum publicznym w Turowie imieniem Ignacego Kozackiego, właśnie w rocznicy urodzin patrona szkoły, czyli święcie szkoły. A rocznica urodzin właśnie przypada 28 lutego. O pieniądzach, które dostaliśmy na program digitalizacji, to mówiłem, więc nie będę się powtarzał. 4 marca mieliśmy zebranie sprawozdawcze za 2016 rok w OSP Płonki. Był obecny komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, pan starszy brygadier Grzegorz Wertheim. 5 marca tradycyjnie w okolicach 6 marca tej tragedii, jaka się rozegrała na rynku w Kurowie 77 lat temu, 73 lata temu odpowiedzieliśmy rocznicę tej egzekucji 10 powieszonych na rynku, 34 rozstrzelanych na poboczu drogi przy ulicy Puławskiej. Ta tak zwana egzekucja zamku więźniów Zamku Lubelskiego. Głównie żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Jedna z największych egzekucji publicznych dokonanych przez niemieckiego okupanta Polski. No, uczyniliśmy to zgodnie. Podobnie jak wspomnieliśmy też rocznicę Dzień Żołnierzy Wyklętych, który przypada teraz od 6 lat 1 marca. 1 marca. Z 6 marca podpisałem umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dotację 50% kosztów przeglądu piosenki ekologicznej, które organizuje Szkoła Podstawowa i do Wrocławia. Dostaliśmy na to 3000 zł. 8 marca odbył się 15. międzypowiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy w tematyce wiejskiej w Głogu Kurów, organizowany tym razem przy udziale Szkoły Podstawowej w Klementowicach i go. I w tym konkursie wzięło udział 26 recytatorów uczniów ze szkół podstawowych Klementowic, Zdrowa, Maleczowa, Rądrowa, Przemysławic, Piotrowic, Żyna, Maszek, Sadura. Gimnazjaliści, 11 uczniów gimnazjum Klementowic, Pułok, Kąskowoły i Sadura. Byłem na spotkaniu z wicemarszałkiem Pawłem Nakoniecznym, organizowanym przez Urząd Marszałkowski z gminami, przez które przebiega linia kolejowa, a która, jak być może wiemy z prasy, będzie wyłączona w ogóle z ruchu od Lublina aż do Pilawy i będzie poddana modernizacji. Więc gmina była tam obecna. Gmina Kurów, Konopnica, na Łęczu, Puławy Miasto, Dębny. Rozmawialiśmy w przedmiocie no, sytuacji, jaka wyniknie po zamknięciu linii kolejowej. Ja się odnoszę tam do artykułu, który ukaże się w tygodniku, w kwartalniku na święta o nas, ale do tej pory, co udało nam się ustalić z marszałkiem, to ma przedstawić propozycję komunikacji zastępczej. Więc
zapytałem wprost pana marszałka, bo największy strumień pasażerów będzie Nawęczowa, jest Nawęczowa, Puław i Dęblina. Wiadomo, są to duże stacje, duże ośrodki, ale według badań ankietowych, jakie prowadziła marszałek, który obsługuje koleje regionalne, które po tej trasie mają ruch pociągów, również sporo jest pasażerów z Klemontowa, około 100 osób tych pasażerów jest, więc zadałem wprost pytanie marszałkowi, bo on powiedział, że będzie zorganizowana komunikacja zastępcza z Nałęczowa, z Puław i z Dęblina. A Klementowice? No z Klementowic? Nie będzie, chociaż powiedział, że no to by jak, no, jedne miejscowości się atakuje, lepiej drugie dojść, no ale powiedział, że strumień pasażerów, jaki idzie z Nałęczowa, z Puław i z Dęblina, to jest około 80% całego ruchu pasażerskiego. No więc no później powiedział, że w ciągu 2-3 tygodni przedstawią gminom propozycję, jak oni widzą ten ruch zastępczy. Powiedział, że na podstawie doświadczeń z innymi województwami ta komunikacja zastępcza, jaka była organizowana przez innych marszałków, gdzie takie roboty były wcześniej organizowane, te modernizacyjne, gdzie wyłączano linie kolejowe, że jednak dużo ludzi nie korzystało z tej komunikacji zastępczej. Mówił, że będą do dyspozycji busy prywatne, które na pewno wejdą na ten teren, z którego przed chwilowo kolej musi się wycofać poprzez tą modernizację tej linii. W każdym razie czekamy na propozycję marszałka, jak co on zaproponuje, wtedy będziemy się do tego odnosić. To w przypadku Klementowic to jest kwestia najważniejsza, dostania się do Kurowa, prawda? Później z Kurowa to już ta komunikacja jest tak dobrze zorganizowana, że nie powinno być problemu. Zobaczymy, co zaproponuje marszałek. Pytałem również. Chociaż marszałek nie jest inwestorem tej inwestycji, tylko koleje państwowe. Koleje państwowe w ogóle się z nami nie kontaktują. W ogóle to jakby nie było tej inwestycji u nas. Być może to będzie w najbliższym czasie, ale do tej pory koleje się nie kontaktowały z nami. Mamy tam drogi gminowe, wiemy o tym blisko toru. Ja pytałem, czy nie będzie tak, że będą korzystać i niszczyć nasze drogi. Powiedział marszałek, który nie jest inwestorem. Powiedział, z tego co wie, to kolej mu przedstawiała to tak, że to będzie tylko i wyłącznie zaopatrywanie się, tylko i wyłącznie poprzez linie kolejowe. Jakby tak będą robić, że w ogóle z dróg nie będą gminy korzystać. Ale jak będzie, zobaczymy. Jak będzie, zobaczymy. Z 13 marca miało miejsce wybór ofert na utylizację odpadów azbestowych. Wygrała firma Wagro, Wacław Ostrowski, gmina Dzierżkowice, koło Kraśnika. Na ten rok, który będziemy realizowali kolejny program usuwania wyrobów azbestowych. 15 marca było się spotkanie z nowym dyrygentem orkiestry, panem Mielko, zapomniałem imienia. Dominik. Tak, panem Mielko. Jest to pracownik Filharmonii Lubelskiej. No, przedstawialiśmy mu swoje, zresztą miał wcześniej spotkanie z orkiestrą, a to spotkanie było moje z nim wtórne. Mieliśmy oczekiwania, też orkiestra też mówiła o naszych oczekiwaniach w stosunku do niego, a wcześniej pod koniec stycznia pożegnaliśmy pana Korniaka Stanisława, który zajmował się pracą z orkiestrą i z młodzieżą, szkoląc tę młodzież przez 11 lat. Podziękowaliśmy panu Korniakowi, no i liczymy, że pan Mielko da nowy, jakby
impuls do funkcjonowania orkiestry. Najprawdopodobniej praca zacznie od 1 kwietnia bieżącego roku. Pytał mnie pan Mielko, co z Austrią, co ze współpracą z orkiestrą austriacką. No mówię, no nic się nie zmieniło w tym przedmiocie. No, miało tak być, że orkiestra w tym roku miała jechać do Austrii, ale z uwagi na te problemy organizacyjne ze zmianą dyrygenta, bo takie zaproszenie mieliśmy do Austrii, dostosowane już w zeszłym roku, na przełom lipca i sierpnia, to ten wyjazd nie dojdzie do skutku ze względu na to, jak powiedziałem, że była zmiana dyrygenta. W międzyczasie powiedzieliśmy tak stronie austriackiej, że no nie przyjedziemy, ponieważ orkiestra ma chwilowe zmiany w kierownictwie artystycznym i to musi, no, wiemy, że to rzutuje na przygotowanie orkiestry, bo orkiestra jest tam koncertować, więc no, w Austrii, która jak wiem jest profesjonalna pod względem muzyki, ma tak wielu wybitnych przedstawicieli, kompozytorów, jak wiemy, i muzyków, no, musi pojechać przygotowana dobrze. Jak pamiętamy, ten wyjazd poprzedni był no, owocny. Dostaliśmy dość dobry instrument, tubę. Widzę, że Austriacy chcą z nami dalej z orkiestrą prosto współpracować, więc myślę, nie zamykamy tej drogi. Pozyskałem po tym podziękowaniu, że nie przyjedziemy, pismo pana burmistrza Johannesa Baumana, który powiedział, który no, w piśmie tym zaproponował, jeśli wy nie możecie, no to oni w przyszłym roku przyjechali do Turowa. A Kurów, orkiestra kurowska pojechała na przykład w 19 roku, tak? Sam pan burmistrz zaproponował. Więc widać, że w zaproszeniach Austriaków nie ma kurtuazji, tylko jest szczera chęć współpracy tutaj z naszą gminą, z orkiestrą, która reprezentuje naszą gminę. Zresztą to czuliśmy, będąc tam w Austrii, że nie było to przyjęcie takie no, służbowe, tylko naprawdę serdeczne, koleżeńskie i takie oddanie naprawdę, że nie było to wymuszone spotkanie, tylko takie spontaniczne i naprawdę dobre spotkanie. I sądzę, że owocny wyjazd. Tak bym to określił. 15 marca miał miejsce pogrzeb świętej pamięci Jana Wojtaszka z Dęby. Był to zasłużony żołnierz batalionów chłopskich, które obok Armii Krajowej była największą organizacją, która tutaj walczyła z okupantem niemieckim na terenie gminy Kurów i nie tylko na terenie gminy Kurów. Żegnali go koledzy, my, delegacja z gminy, no, mieszkańcy Dęby. Dożył sędziwego wieku, był aktywny, jak mówią jego koledzy, odważny. No, wtedy trzeba mieć odwagę, to był no, czas wojny. Taki był w świętej pamięci Jan Wojtaszka, żołnierz batalionu polskiego z Dęby. Proszę Państwa, 20 marca miałem przyjemność wraz z przewodniczącym Rady Gminy Władysławem Chabrosem oraz panią obecną tutaj Jolanto Katarzyną Dagos, nauczycielką Szkoły Podstawowej w Turowie, być obecny na uhonorowaniu pani Katarzyny przez Polski Związek Szachowy z prestiżową nagrodą Hetmana za 2016 rok. W kategorii nauczyciela roku projektu edukacja przez szachy w szkole. Bardzo to było przyjemne. Miało to miejsce w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, podczas której laureatom zostały wręczone nagrody. Gratulujemy pani Katarzyno. Brawo. Jest pani jednym z ambasadorów naszej gminy na arenie ogólnokrajowej. Tak bym to powiedział. Jeżeli można dodać, panie burmistrzu, jeszcze zaprosiłem panią Dados, bo zostać nauczycielem roku w nowatorskim nauczaniu
właśnie poprzez szachy, no to jest to wielkie wyróżnienie. Ja tylko dodam, że pani Katarzyna miała wielu bardzo znaczących konkurentów, chyba około 5, którzy w tej kategorii jako nauczyciel osiągali no, też znaczące wyniki. I z tego, co się dowiedziałem, jest około 1000 szkół, które właśnie zajmują się właśnie nauczaniem przez szachy, ale to jest około 3000 nauczycieli. No więc jeżeli wśród 3000 nauczycieli pani Katarzyna została w tym roku wyróżniona tą nagrodą Hetmana, myślę, że ma to już ze sobą i za chwilę pokażę. Zapraszamy tutaj. Tak, no, proszę, proszę, tak, żeby nikt się nie skręca, tylko tutaj proszę. Proszę, bo moja, jest to znaczące właśnie. Myślę, że pani Katarzyna puści po drodze, bo to ma swoją wagę. To jest Hetman Zamoyski. Takie będą Rzeczpospolite, jak młodzieży kochani. Jak i, no tak, to też słowa macie tego człowieka. Tak, więc dlatego Hetman, no, a Hetman w szachach jest rzeczą bardzo ważną. Proszę, niech pan puści, niech każdy dotknie, niech wagę tą, a to proszę trzymać, bo można szklankę. Więc jeszcze raz gratuluję pani Katarzynie. Mam nadzieję jeszcze, że na koniec dodam, że no, teraz ma pani trzecioklasę, więc ta kontynuacja nauczania przez szachy będzie i w wyższych klasach powinna być do klasy ósmej. No i chcę jeszcze jedno dodać, bo pani Katarzyna, książka jest taka, której ma pani ze sobą nie robi. Ale my mamy tą książkę, które, no, nawet dwie, bo ja jedno widziałem, gdzie jest artykuł taki dydaktyczny o nauczaniu różnych przedmiotów. Zresztą to pani Katarzyna powie parę słów o sobie przez szachy. Więc ten artykuł warto przeczytać, bardzo ciekawie. Jeszcze raz gratuluję i parę słów o sobie, jak to mówimy w rejsie. Proszę bardzo. Tak jak pan Havros powiedział, jest to prestiżowa nagroda i jestem bardzo zadowolona, że to właśnie ja ją dostałam. Jeśli mam coś powiedzieć o sobie, no to długo już pracuję w tej szkole w Królowie, większość chyba osób mnie zna. Ale zajęcia szachowe są w naszej szkole od 3 lat. I na początku prowadziłam je społecznie przez 3 miesiące, a później, za co wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bardzo dziękuję, że zostały przyznane godziny nadliczbowe i mogło w nich uczestniczyć więcej klas. W następnym roku to się rozszerzyło do jeszcze większej liczby i prowadzimy te zajęcia we dwie. Cóż jeszcze? Szachy są... Ewa Michalik, tak. Szachy mają ogromne, niosą ogromne korzyści dla sieci. Kiedyś próbowałam spisać te korzyści, to wyszło mi chyba ze 30 różnych. I nie ma żadnych minusów, naprawdę nie ma żadnych minusów, same plusy. Na przykład w pierwszej klasie, kiedy wprowadzałam króla, pokazałam dzieciom królów Polski, dowiedziały się, że kiedyś rządził król. Nie wszystkie dzieci wiejskie to wiedzą. Zobaczyły obrazy malowane przez Jana Matejkę na jednej lekcji. Poznały sylwetkę Jana Matejki tak pokrótce, jak to dla pierwszaków. Zobaczyły, jak ten Matejko wyglądał. Przy królowej zobaczyły te królowe. Przy wieży zobaczyły różne pod względem architektonicznym wieże z całego świata. Przy skoczku zobaczyły skoczka narciarskiego, skoczka spadochronowego, konika polnego, konika polskiego, konika morskiego, konika pustynnego i konika królewskiego. Nie wiem, czy wszystkie wymieniłam te koniki, ale jak widać na zajęciach szachowych przewija się i geografia, i historia, i przyroda i można wpleść treści polonistyczne. Matematyka. Szachy rozwijają matematycznie bardzo. Sama szachownica to geometria. Także naprawdę niosą ogromne korzyści. Rozwijają myślenie logiczne, pamięć, uwagę. Nawet przez szachy dziecko
rozszerza pole widzenia, patrząc na szachownicę i analizując swoją partię, rozszerza pole widzenia, co wpływa na umiejętności czytania. Nawet, no pod każdym względem, naprawdę. Także fajnie by było, jakby w naszej szkole te szachy były nadal i było ich jeszcze więcej. Nawet fajnie zacząć jest od klasy pierwszej. Jeszcze lepiej niż od drugiej. A jeszcze lepiej w przedszkolu zaczynać. Poważnie, naprawdę. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie ma pani Haliny Janowicz, bo nie widzę, ale chciałam jej bardzo podziękować również za to, że czasem wspiera mnie finansowo, bo dzięki właśnie tym pieniążkom mogłam zakupić taką dużą szachownicę, prawie 5×5 metrów. No to były nieduże pieniądze, bo taka szachownica kosztuje razem z bierkami około 2000. Ja ją kupiłam za 100 zł, bo pani, która ją uprzyła, też no, dołożyła jakiś tam swój wkład w to włożyła. Dodatkowo dodała materiał, tkaninę na ubranka, więc zrobiłam do tego jeszcze ubranka, żeby dzieci mogły występować jako żywe szachy. No i zrobiłam bierki szachowe, bo tak się nazywają te wszystkie figurki i pionki razem. Zrobiłam i widziałam chyba na stronie gminy, nawet na tej szachownicy, te moje bierki. To one były robione z tektury. Pani Halinka właśnie zasponsorowała materiały papiernicze. Także czasem pomaga. I za to bardzo dziękuję. Nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć, co... No myślę, że dziękując pani za wystąpienie, przybliżyła pani szachy wszystkim i część z państwa pewnie gra w szachy, nie będę pytał kto, bo to wszystko jedno. No, ale w każdym razie wie, o czym pani mówi. Ja tylko chciałem, dziękując pani za to wszystko, dodać, bo pani tutaj zapomniała, że jak pojechaliśmy z panem wójtem, to wszyscy od przewodniczącego, i nie wiem jak się nazywa, bo niby się z nim witaliśmy, ale to wiecie państwo, z tym dzień dobry, przedstawianie to w moim wieku, to tak się wszystko nie zapamiętuje. To pani Katarzyna wśród tych ludzi, tego zna, ta z nim na ty, z tym na ty, więc zna no, mnóstwo tych poziomów jest. Ten ze mną rywalizował, ten jakieś pierwsze miejsca, więc w każdym razie przez to promocja kurowa jest bardzo znaczna. Myślę, że również przez to, że pan Góra. Tak, też, właśnie, też chciałam powiedzieć, duża jest zasługa pana Góry naprawdę, że nasz Kurów zaistniał w tych szachach, dlatego że on pracuje w tym Polskim Związku Szachowym i on o wielu rzeczach mnie informuje, o czym po prostu nie wiedziałabym. Byliśmy, no korzyści dzieci miały ogromne, mogę jeszcze te dwa słowa dorzucić. W pierwszej klasie moi pierwszaki, delegacja była w Pałacu Prezydenckim. W pierwszej klasie zabrałam dzieci do Zamościa na wystawę Szachy Świata. Przepiękna wystawa, jeśli ktoś będzie w Zamościu, nawet jak nie lubi szachów, to się zachwyci, zapewniam. Później w grudniu zabrałam pierwszą klasę całą do pałacu, do Zamku Królewskiego, obejrzały cały zamek. Tam była lekcja szachowa, był projekt szachy w średniowieczu, średniowiecze w szachach. Też z tego skorzystaliśmy. Jeżdżę z nimi na różne turnieje. Na ogólnopolskim turnieju w Warszawie w pierwszej klasie córka pana Góry, która chodzi do mojej klasy, zajęła pierwsze miejsce. No ja nie biorę sobie tego za swoją zasługę, bo ona nauczyła się grać w szachy w domu, ale no, pan Góra mówi, że gdyby nie był entuzjazm, to nie wie, jak to by było. W każdym bądź razie naprawdę duże jego zasługi, bo o teraz byliśmy w Sejmie i w Senacie we wtorek z dzieciakami, też delegacja, na turnieju charytatywnym szachiści grają dla Polonii. Taki turniej, który wspiera naszą Polonię, żeby mogli brać udział na przykład w koloniach, obozach szachowych, w Polsce. Także bardzo fajny turniej, grali posłowie i senatorowie, tam w niewielkiej ilości, ale byli. I tacy, nawet nasze dzieciaki miały przyjemność z nimi zagrać. I gdyby nie pan Góra, to taki turniej w Kurowie by się nie odbył, znaczy na którym dzieci mogły ten wyjazd wygrać. Bo to był turniej charytatywny, gdzie dzieci wpłacały wpisowe i te osoby, które najlepiej zagrały, mogły pojechać do tego Sejmu i Senatu, obejrzeć to i zagrać tam. Ja takiego turnieju raczej bym nie mogła zorganizować, dlatego że nie jestem sędzią szachowym,
potrzebne są pieniądze na to, żeby taki sędzia zechciał sędziować taki turniej. No wszystko jest kosztowne. To jest, szachy to jednak kosztowny sport dosyć. Oprócz tego, że same szachy nie są drogie, to tu takie imprezy są drogie. I w Warszawie jedna pani z warszawskiej szkoły pyta, a skąd wy wiedzieliście, że tu do Senatu można przyjechać? No właśnie, stąd, od pana Góry. I dzięki temu, że on zorganizował nam ten turniej tutaj. No tak to wszystko wygląda, także wszystko. Ale do tego hetmana trzeba było naprawdę dużo pracy i wysiłku włożyć czasem kosztem innych spraw, kosztem najbliższych. Tak to wygląda. Ja tu jeszcze. Jeszcze jedno tylko. Teraz mamy możliwość z naszymi dzieciakami pojechać do Francji na wakacje, na 8 chyba dni. No i to jest kosztowna impreza i nie wiem, czy rodzice dadzą radę to sfinansować, bo dzieci mają tam gratis spanie i jedzenie. I tam jest turniej. Mistrzostwa chyba świata w szachach. Ale nie wiemy, czy wystarczy dzieciakom na podróż. Tak wszystko kosztuje. No, szukam sponsorów. Oczywiście o Węgrzech nie wspomniałeś. Teraz jest konferencja, właśnie Węgrzy do nas przyjechali do Warszawy i pan Góra wczoraj mi pisał, że pieją, są zachwyceni naszą pracą. No. Więc jeszcze raz dziękuję i brawa. Dziękuję bardzo. Brawa. Dziękujemy bardzo za przybliżenie obrazu. Nie wiem, czy pan Wójt już skończył. Już. Dobrze, dziękujemy. I przystępujemy do następnego punktu, do interpelacji radnych i zapytania. Proszę, czy są jakieś pytania? Proszę, pan radny. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tej nagrody, którą pani Katarzyna otrzymała. Serdecznie gratuluję jeszcze raz. A jeśli już mówimy o wyróżnieniach i nagrodach, to chciałbym państwa poinformować, że na uroczystej gali wojewody lubelskiego 10 marca nasze stowarzyszenie Otwarty Krąg zostało również wyróżnione. W gronie podobnych organizacji z całego województwa lubelskiego uzyskało wyróżnienie od wojewody. Ja nic o tym nie wiem. Główny sponsor gmina nic o tym nie wie, no to nie wiem. Jeszcze pewnie nie nadeszło do wojewody. Nie, nie, bo to jutro, dzisiaj dopiero nam ogłoszą. Gratulujemy. Wydaje mi się, że to, co pan Wójt powiedział, pieniądze, które Rada Gminy przeznacza na realizację zadań w Otwartym Krzęgu, są dobre, tym bardziej, że zrzeszają nie tylko ten Otwarty Krąg ludzi, którzy są, mają jakieś kłopoty ze zdrowiem, natomiast zrzeszają również tych, którzy dzięki istnieniu w tym Otwartym Krągu wspierają tych, którym ta pomoc jest potrzebna. Przez to często występują u nas z różnymi, na różne okazje, więc jeszcze raz dołączamy się do gratulacji. No myślę, że dostaniemy to informacji. Czy są jeszcze jakieś zapytania radnych? Nie ma. W takim razie przechodzimy do spraw bieżących i wolnych wniosków, ponieważ są tu przedstawiciele Garbarni Górów. Myślę, że ich w pierwszym rzędzie poproszę o zabranie głosu. Tak, możemy? Tu, Tomek, przejdę się tam. Dzień dobry, nazywam się Karol Kozak i jestem działaczem, chociaż wiem, że to słowo się źle kojarzy. W większości ludziom sportowym, szkurowym, człowiek zerwalny. Przychodzimy do państwa tutaj z taką petycją. Niestety mówię własnym słowem, więc odczytam. Drodzy radni i goście sesji Rady Gminy. Zarząd klubu, Garbarnia, rodzice, zawodnicy, wszystkich grup, kibice oraz sponsorzy zwracamy się gorącą prośbą o wsparcie naszego klubu w kwestii budowy nowego budynku klubowego. Mimo wielu starań i remontów, stan naszej szatni
każdym rokiem jest coraz gorszy. Gmina dzisiaj zdecydowanie odbiega od standardów oraz wymogów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Zważywszy na fakt, że boisko wielofunkcyjne, boisko ze sztuczną nawierzchnią w naszej gminie jest zamknięte od kilku lat, jak także dwa boiska trawiaste, które są przy szkole, cieszą się słabym zainteresowaniem sztuczną wieży, to wiadomo względów. Uważamy, że tak duża miejscowość, jaką jest Kurów, powinna mieć nowy budynek rekreacyjno-sportowy. Kilka lat temu gmina realizowała projekt dwóch pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej, które wjeżdżali Galwania, aby całość mogła być przykładem kompleksu sportowego na miarę nowych czasów. Potrzebny jest pawilon, który pokryje w pełni potrzeby coraz to większego klubu, jeśli chodzi o liczbę ludzi, dzieci, dzieciaków, prawda, głównie. Stary budynek został zbudowany na potrzeby spółdzielni leczarskiej jeszcze w latach 70. lub 60., dokładnie nie wiem. I od tamtej pory przechodzi symboliczne remonty, typu malowanie, jakieś tam gładziowanie. Wnętrza to ostatnie remonty wnętrza to pamiętają czasy Pieciaka, zakładów kurczarskich oraz dobudowanie pomieszczenia dla sędziów, które było chyba 17 lat temu, kiedy wycinano drzewa. Gdzieś tam w okolicach klubu, prawda? O, tu stadionu. Remonty były wykonywane w większości przez członków zarządu i zawodników Galwanii z części dotacji na kulturę fizyczną przyznawaną przez Urząd Gminy. Budynek z racji braku ogrzewania jest cały zawilgocony, no i cały czas czuć tam zapach wilgoci. Ściany, które zostały obite sajdingiem 5-6 lat temu, zapewne kryją wiele nieciekawych rzeczy. Nowy dach, który został założony, nie pamiętam ile lat temu, ale dosyć niedawno, dach wygląda. Przecieka, że jak pada duży deszcz, to czarny gości się kałuże. Tyle dobrze, my się cieszymy, że to nie w naszej, tylko w gości, ale to trochę wstyd. Stara instalacja elektryczna, która jest wyglądana z użyłowym przewodem aluminiowym, grozi w każdej chwili awarią, co w parze z dwoma boilerami, pomoc trzy kawów i grzejnikiem, tylko potęguje wystąpienie awarii lub pożaru. Coraz większa liczba dzieci uczestniczących w rozgrywkach wymusza na nas rozgrywanie meczu za meczem, czy także turnieju dla najmłodszego rocznika, który liczba zespołów biorących udział dochodzi do 8. To tak może wytłumaczę więcej Państwu, bo te turnieje dla takich dzieciaków, tam 12 lat, jak grają, no to organizuje się takie turnieje. Nie ma tam ligi, to przyjeżdżają do jakiejś miejscowości, 8 drużyn, no i grają, i to trwa tam ileś godzin na boisku, są rozgrywane mecze. A więc jak się przyjeżdża 8 drużyn, a u nas w szatni mamy 2 pomieszczenia i trzecie to techniczne, to jakoś tam się daje radę, no ale wiadomo, patrząc na to, jak jest w Garbowie, jak jest w innych miejscowościach, gdzie są nowe budynki, no to trochę też wstyd jest dla nas, że tak to u nas jest. W istniejącym budynku nie ma zaplecza technicznego. Zrobiliśmy sobie takie, ale to jest takie prowizorne. Bo na przykład traktor do ogłoszenia prawy stoi w garażu prezesa Maćka Dyjaka, czasami w Zuku, czy tam też tego pana Tomka, który pracuje w usilnie obok klubu. Pragnę podkreślić, że nasz klub zrzesza bardzo dużą liczbę zawodników. I głównie to zasadniczo jeden człowiek, tylko nie z naszej gminy, grający w drużynie seniorów. Przyjeżdża, bo taką ma ochotę i przyjeżdża sobie z Puław u nas grać w klubie. Ale tak to jest około 110 osób zarejestrowanych w 6 grupach. I wszyscy te dzieci, ci chłopcy i dziewczynki też, w tych młodszych grupach, są z naszej gminy. Chcemy szkolić i wychowywać dzieci i młodzież w godnych warunkach, a na pewno budowanie nowej szatni zachęci kolejne dzieci do trenowania, a co za tym idzie, wpłynie na poprawę kondycji, sprawności ogólnej naszych mieszkańców oraz wymogi nawet aktywnego spędzenia wolnego czasu. No i to, jeśli
takie założenia zostały spełnione, prawda? Coraz więcej dzieci, coraz lepsza aktywność fizyczna, no to później mniejsze kolejki w ośrodku zdrowia, prawda? Chciałbym ostatni raz obserwujemy wzmożone zainteresowanie dziecką morzą na terenie gminy. Dzieci i młodzież chętnie korzystają z obiektów naszego klubu. W zasadzie w lesie, jesienią, wiosną, to cały czas dzieciaki tam chodzą chwileczkę, co nas bardzo cieszy. Wnioskując z takiego stanu rzeczy, uważamy, że nowe szatnie powinny znaleźć swoje miejsce w budżecie gminy lub w próbach uzyskania funduszy unijnych. Inwestycja ta podniosłaby atrakcyjność oraz stworzyłaby pozytywny wizerunek naszej gminy, jak i klubu oraz na pewno zintegrowałaby środowisko lokalne. My ze swojej strony staramy rozsądnie wydatkować dotację przyznaną przez gminę. Dbamy o obiekty i boiska. Nie spoczywamy na laurach, nie jesteśmy biedni i staramy się pozyskiwać sponsorów. Z tych rodziców naszych zawodników, którzy chętnie pomagają nam w poleczeniu bazy sportowej i funkcjonowaniu klubu. Na przykład poprzez zakup koszulek kupiliśmy zakupy terminowe dla dzieci lekkie, bo gdzieś w Polsce było przez 2 lata temu głośna sprawa, że bramka metalowa się przewróciła na małego dzieciaczka i języła. A teraz mam aluminiowe, bezpieczne bramki i to już jest. Jak do tego dojdzie nowy klub, to będzie super. Potrzebujemy również pozyskiwać fundusze z innych źródeł, na przykład powiatu, czy w najbliższym czasie z Ministerstwa Sportu i Polityki z programu. Podsumowując, uważamy, że czas zaprzestać inwestować pieniędzy w przestarzały i ciasny budynek. Pora wdrożyć sięgający w przyszłości plan i budować nowy budynek, który będzie klubą wizytówką całej gminy oraz jej mieszkańców na wiele, wiele lat, a może niedalekiej przyszłości stanie się gminą ośrodkiem sportu i turystyki. Mamy nadzieję, że nasz wniosek spotka się z Państwa aprobatą. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Myślę, że na to pytanie warto, proszę złożyć to. Bo to jest pismo, które tam przedstawiono oficjalnie. Myślę, że na to nazwijmy petycję, czy na tą uwagę, jakaś dyskusja może się teraz krótka odbyć, więc jeżeli ktoś chce zabrać. Szanowni Państwo, jako przewodniczący Komisji Sportu, nie tyle nawet z obowiązków, ale co z przekonania, z sercem, jestem za tym apelem, za tą petycją. Wczoraj z członkami Komisji Rewizyjnej byliśmy na tak zwanej wizji lokalnej. To, co przedstawił kolega Fultak, zresztą bardzo delikatnie o warunkach, zobaczyliśmy na własne oczy. Naprawdę, powiem tak w skrócie, nikt z Państwa nie chciałby tam wziąć prysznicu. Są takie fatalne warunki, więc rodzi się pytanie, dlaczego my naszą młodzież, nasze dzieci skazujemy na takie warunki. Zapach grzyba, zamknięte siary, przeciekający dach. Wyobraźcie sobie 2 stanowiska prysznicowe. 24 chłopaków przychodzi po meczu spoconych. Jak oni mają wziąć kąpiel? Ile to będzie trwało? A wody ciepłe pewnie wystarczy na 5-6 może. Dlatego myślę, że trzeba podjąć wszelkie starania, żeby zmienić ten stan. Wiem, że gmina ma konkretne kłopoty finansowe, wielkie plany na przyszłość, kanalizacja, termomodernizacja, ale myślę, że jakimiś małymi krokami zrobić projekt, próbować pozyskiwać funduszy marszałka, wojewody, może ministra sportu, bo są takie pieniądze na te cele przeznaczone, żeby tym chłopakom pomóc, bo przecież oni to robią wszystko jak amatorzy. Dokładają do tego, że Kurów jest na czołówkach gazów sportowych, że zajmuje w tej chwili 2. pozycję w swojej lidze i się zastanawiają, awansować czy nie, bo jeśli awansują, no to będą dalsze wyjazdy i dodatkowe koszty. A i tak pieniędzy nie starcza na to, co jest w tej chwili. Dlatego może się narażę niektórym radnym, niektórym sołtysom z okolicznej wsi, ale proszę Państwa, prawda jest taka. Ten ośrodek, który by powstał, ten budynek byłby wykorzystywany przez 3-4 roku. A no nie oszukujmy się, a te świetlice, o których tak się walczy, jaka jest funkcjonalność, ile razy w roku są używane. A tam trenują, tam
biorą udział w tych rozgrywkach sportowych dzieci, młodzież z całej naszej szkoły, z całej naszej gminy, nie tylko z Kurowa. Więc to nie można powiedzieć, że to jest inwestycja dla Kurowa tylko, tylko to jest inwestycja dla całej gminy. Dlatego jestem za i musimy jako Rada przemyśleć ten temat i podjąć jakieś pewne decyzje, które zaowocują za rok, za dwa może konkretnym budynkiem. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Żywkowski. Ja chcę w jak największym stopniu poprzeć i potwierdzić to, bo my współpracujemy z klubem w okresie jesienno-zimowym, kiedy treningi odbywają się u mnie i wiem, że kiedy już zawodnicy są spragnieni tej zielonej trawy i wyszli na tą trawę, to pogorszymy sobie te właśnie warunki sanitarne, bo wiemy, jakie one tam są. Mało tego, chcę potwierdzić duże zainteresowanie dzieci, bo tych grup jest dużo, naprawdę, i odbywają te treningi, więc ja widzę w tygodniu, ile i jakie jest zaangażowanie małych dzieci. Rzeczywiście klub, co jest bardzo dobrą rzeczą, że opiera się w 100% na zawodnikach naszych tutaj. I ta praca, którą oni podejmują, nie tylko sportową, ale i wychowawczą z tymi dziećmi, bo widzę, jak trenerzy te zajęcia prowadzą, czasami mam tę możliwość i widzę, jak się tymi dziećmi zajmują, zasługuje na uznanie. Więc przychylam się tu do tej prośby i do tego głosu przewodniczącego, że rzeczywiście należy im poprawić, bo ja te warunki tam znam, bo nieraz tam bywałem jako gości, jako kibic i proszę Państwa, żeby tak nie mówić straszno i duszno, to tam jest strach wejść. Tam jest nie tylko strach się wymyśl, ale tam jest strach wejść. A zwłaszcza osoby o małym wieku, dzieci małe, nie powinny wchodzić do takich pomieszczeń, gdzie jest grzyb panujący, bo to grozi utratą ich zdrowia nawet. Dlatego rzeczywiście nam się nie przelewa nikomu i tu należałoby w jakiś sposób znaleźć wyjście z tej sytuacji, żeby im te warunki poprawić. Już no, nie będę mówił o tym, że jak gościmy inne kluby, no to reprezentują oni naszą gminę, naszą miejscowość i rzeczywiście chciałoby się, żeby reprezentowanie to też miało ten bardziej estetyczny wygląd. Także ja z całego serca popieram i proszę o bardzo przychylne też w swoim imieniu, bo to są tam moi uczniowie, w sensie gimnazjum, tam są uczniowie podstawówki i tam są dziewczęta, które nie jest to zasadą, że we wszystkich klubach już istnieją drużyny dziecięce, a u nas takie programy są realizowane przez Garbarzyny. Także bardzo się przychylam do tej drogi. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Trzeba jest na to relacje. Mi się to bardzo spodobało. Wiem, że wójt jest doświadczonym trenerem i ma dobrą wolę w tym kierunku. I coś tam się wynajdzie, jakieś fundusze zewnętrzne, tak jak na wiele innych trudnych rzeczy. Przecież kanalizacja taka droga, ośrodka zdrowia. Jakoś tam się wymyśliło. Ja wierzę w to, że mi tę sprawę załatwić. Ja widzę trochę z tego wyjścia. Mamy ten zielony pierścień, tak jak budowa świetlicy, tylko to trzeba zrobić projekt, to nie nastąpi to od razu, tak jak budowa świetlicy w Kuszczowie. Wystąpione było do zielonego pierścienia, bo są tam te na rzeczy sportowe, na te różne rzeczy. Są akurat, nie wiem jak teraz wójt jest tam w zarządzie, bo są określone okresy, w których można składać na jakie dziedziny tam. I na sport, na to są właśnie tam fundusze. I trzeba to jakieś punkty tam zbierać, bo mamy wójta tutaj w zarządzie. I trzeba by zrobić wywiad, czy następuje to i tego, no pewnie na projekty jakieś trzeba by było jakieś znaleźć fundusze, bo trzeba zrobić projekt jakiś, nie? Tego budynku czy czegoś, jaka będzie sprawa realna, to ja myślę, że wójt, jak
będzie tam na posiedzeniu, to się zorientuje w zielonym pierścieniu, jakie teraz są nabory, bo to w pewnym okresie na coś są nabory. I to są dofinansowane przez Urząd Wojewódzki, tam to zależy, na co dostają pieniądze. Że jestem za tym, żeby to może tego, no ale to nie wiem, mój jak tego, w jakim czasie to może powstać, nie? Tak, w szybkim czasie nie, bo w zielonym pierścieniu są okresy, co są nabory na pewne działania, nie? Sportowe, czy tam kulturalne, czy jakieś. Bo nasza gmina, jesteśmy tutaj w zarządzie i w tym zielonego pierścieniu. Myślę, że wójt coś na ten temat będzie wiedział, to nie wiem. Czuję coś wcześniej, będąc wczoraj na wizji lokalnej, na sąsiedniej posesji widzieliśmy duży budynek, to chyba była świetlica brzozowej gaci. Gdyby tak podpisać umowę z panem Sołtysem, nie wydzierżali chłopakom tę świetlicę, no jak do momentu, kiedy nie powstanie normalny budynek klubowy. Musiałaby być modernizacja. Tak? To musiałaby być modernizacja. Musiałaby to powstać prysznicę tego, to jaki to jest. Ale Sołtys nie mówi nie, tak? Ja nie mówię nie, to nie ja, Sołtys działa. Kto jest on? Rada Sołecka działa. Dobrze. Sołtys to jest reprezentantem, a na to ma Radę Sołecka. Proszę Państwa, ręczę. Do tej pory nie miałem sygnału, że tak źle się dzieje po tym kartku. Nie wiem. Przeciekający dach, czy jakaś instalacja źle funkcjonuje. To powinno być przedmiotem bieżącej pracy tutaj, kontaktu z gminą. To jest jakby jedna sprawa. Bo wiadomo, że tego nie zrobimy przyjściem na sesję i już w tym roku, czy w tym roku próbujemy. Ja mogę być źle postrzegany, ale powiem jedno, że takiej inwestycji się nie przygotowuje. To jest oczywiste. I jeśli ktoś sobie chce sobie zdobyć sympatię mediów, no to sobie może mówić, co będzie chciał i co chce sobie powiedzieć. Każdy mówić można, ale gorzej, trudniej i dłużej jest czynić. Wiecie, że te wszystkie inwestycje, ja nie kwestionuję, nie neguję potrzeby tej inwestycji. Tu wspomniał Karol o potrzebie modernizacji boiska rudego, które się zniszczyło. I to trzeba też zrobić. Wiadoma sprawa. Znaczy, a czego nie robimy? Dlatego, że no, nie mamy pieniędzy. Próbowaliśmy to robić, ale nie było na to programów, z których moglibyśmy pozyskać środki. I początkowo było za mało oszacowane, to później więcej, to większa kwota wyniosła tego remontu i na razie się wstrzymaliśmy z tym. Więc mówię. To, co na bieżąco, kochani działacze klubowi i zawodnicy, proszę zgłaszać, nie może być tak, żeby instalacja zagrażała bezpieczeństwu, bo to jest prokurator. To jest prokurator i to jakby nie ma co jednego mieszać z drugim. Bieżąca działalność jest potrzeba, co roku idzie około 60 paru tysięcy na garbarnię, trzeba dać pieniądze na remont. To trzeba dać, bo nie możemy czekać, nic nie robimy, tylko czekamy, aż budynek będzie zrobiony. Bo jak powiedziałem, to nie jest temat szybki. To nie jest temat szybki. Dlatego proszę sygnalizować panu Henrykowi i będziemy bieżące, niezbędne remonty wykonywać. Zrobiliśmy jedno boisko przy poparciu tak zwanego wojewódzkiego programu opieki, naszej pomocy i planu rozbudowy obiektów sportowych. Zrobiliśmy drugie boisko również, to było tak zwane dla młodzieżowców, ale można rozgrywać mecze i właśnie. I to jest w kierunku tych drużyn młodzieżowych, młodzików, juniorów.
których tak dużo jest, na pewno te dwa boiska są, ale nie przeszkadzajcie Państwo, te boiska są niezbędne, bo jak mówicie, że jest dużo zawodników, właśnie młodych, no to te dwa boiska i z takiego założenia wychodziliśmy, występując o środki pomocowe na jedno boisko, na drugie boisko, na trybuny, bo uznaliśmy, że podstawa to jest tam, żeby było gdzie grać. Pamiętacie stan boiska, jaki był? No pamiętam, szczególnie zawodnicy, pamiętam, jaki był stan boiska. Musieliśmy i chcieliśmy poprawić to, co było najniezbędniejsze, najbardziej, co było najbardziej konieczne. Zrobiliśmy to, boisko, boiska są naprawdę dobre, jest, są trybuny, które notabene są niszczone, ale sam myślałem, że może być gorzej, nie jest tak źle. Diagnozując sytuację w klubie, który sponsorujemy od 20 paru lat, odkąd funkcjonuje gmina samorządowa, znaliśmy i stan tego budynku. Znaliśmy i stan tego budynku. Początkowo była walka, żeby przynajmniej ten budynek był, ponieważ mleczarnia chciała nam to odebrać. Były sprawy w sądzie i tak dalej, o czym mówiłem niejednokrotnie na sesjach. Udało się, w sądzie wygraliśmy tę sprawę, mleczarnia podpisała ugodę. I te, jako takie, na dzisiejsze warunki na pewno niedoskonałe, ale pomieszczenie jest. Musimy, jak powiedziałem, jeszcze raz to zabezpieczyć, bo to jest naprawdę zagrożenie. Jeśli cieknie, jeśli coś tam jest z prądem źle, no to naprawdę to jest, nie powinno być przedmiotem petycji, uważam. Przedmiotem petycji powinno być i to popieram, bo ja nie chcę się podwyzywać, tutaj Somelia, żeby zrobić budynek, żeby iść w kierunku, żeby ten budynek zrobić, a żeby realnie, proszę Państwa, można uśmiechać się do mediów, do kamery, ale żeby realnie to zrobić, ja przynajmniej pełniąc tę funkcję, muszę to realnie o tym mówić. To trzeba przede wszystkim zacząć od pozyskiwania środków. Bez pozyskania środków nic nie zrobimy. Ja generalnie interesując się sprawami dofinansowania bazy sportowej, byłem ostatnio w Urzędzie Marszałkowskim. Pytałem urzędniczki w Wydziale Sportu, w Departamencie Sportu, jak teraz jest z dofinansowaniem, bo były te wojewódzkie plany budowy obiektów sportowych, bazy sportowej. Mówi, że w tej chwili, bo mi jakoś nie przychodzi pismo, co roku przychodziło pismo, czy ewentualnie jakieś dofinansowanie gmina by składała na pozyskanie środków z wojewódzkiego planu rozbudowy bazy sportowej. Wiemy, jaki był zeszły rok, proszę Państwa, w zeszłym roku nie występowaliśmy nawet o to, ponieważ mieliśmy 7,5 miliona kredytu. Dochodziliśmy do granicy wytrzymałości. Łatwo się uśmiechać do kamery. Jeszcze raz to powtórzę. Dlatego nie występowaliśmy o to, bo znając realia finansowe po budowie kanalizacji, gdzie braliśmy potężne kredyty, nie było co o tym nawet, nie było jak tego nawet rozpatrywać. Ale w tym roku już spłaciliśmy 5 milionów. Tak sobie pomyślałem, pójdę spytam, jak to wygląda ta sprawa dofinansowania. Bo tam z tego wojewódzkiego planu rozbudowy bazy sportowej było, z tego co pamiętam, chyba 50% dofinansowania. Powiedziano mi, że ten program chyba nie będzie realizowany przez marszałka, tylko że będzie realizowany przez ministra sportu. Ale w tej chwili jest przygotowane są odpowiednie przepisy prawne i być może te przepisy będą już wiadome w drugim kwartale tego roku, czyli kwiecień, maj, czerwiec, w tym czasie. Ale bezwzględnie będzie to realizowało Ministerstwo Sportu. To jest jakby jedno źródło dofinansowania dotacyjnego. Drugie źródło to fundusze unijne, o czym wspomniał tutaj wiceprzewodniczący Waldemar Żaba. Z programów LGD, o którym wspomniał, Zielonego Pierścienia, w tej chwili były jakieś nabory na te bazy sportowe, ale dokładnie nie wiem, ale żeby, słuchajcie, żeby występować o dofinansowanie środków unijnych, tutaj Zielonego Pierścienia, o którym wspomniał Waldek, czy w ogóle dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego jako
który prowadzi marszałek, to musimy mieć projekt, musimy mieć pozwolenie na budowę. A to są sprawy, które trwają miesiącami. To są sprawy, które trwają miesiącami. Dlatego trzeba się do tego przymierzyć. Trzeba oddzielić sprawy bieżące od spraw, które by kierunkowały i szły w kierunku budowy obiektu, budynku. Trzeba by się spotkać, bo jak wszystko jest planowane, tak samo jak był remont planowany gminy, rozbudowa przedszkola i tak dalej, potrzeba spotkania ze mną, kochani. Żeby się spotkać, jak to widzicie, jak to gmina widzi, jakie to koszty były i tak dalej, przygotować, spotkać się z jakimś projektantem, który by wziął na siebie ciężar przygotowania tego projektu, stworzyć jakieś założenia i dopiero kierować się w kierunku projektowania budynku, a później jak się zaprojektuje, uzyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień i tak dalej. To trwa miesiącami, wiecie, dokładnie radni, bo wielokrotnie o tym tłumaczę, że to nie są sprawy takie, że dziś, jutro, może w przyszłym roku będzie budynek. Ja zapewniam, że czy ja tu będę, czy ja tu nie będę, to na pewno w przyszłym roku budynku nie będzie, bo to jest fizycznie niemożliwe, proszę Państwa. Tak samo jak fizycznie niemożliwe jest zaadoptowanie świetlicy brązowej gaci na potrzeby klubu, bo trzeba by było połowę tej świetlicy rozwalić i przygotować do nowej funkcji. Prosty sposób, prosty ten. Także żeby to zrobić, trzeba by się spotkać, porozmawiać. Jak to wygląda? Jest budynek w Końskowoli. Nie wiem, czy taki, czy zły. Oni już użytkują ten budynek ileś tam parę lat, prawda? Jak to wygląda? Czy są z tego zadowoleni? I dopiero tworzyć coś, przygotować się do rozmów z projektantem, rozmawiać z projektantem, a w międzyczasie szukać środków. Zobaczymy, jakie rozporządzenie przygotuje minister sportu w przedmiocie wspomagania bazy sportowej w Polsce. No to już będzie ogólnokrajowy program przygotowania bazy sportowej, a później przygotowując projekt, przygotowując tak zwane papiery, które, jak mówię, trwają bardzo długo, szukać środków i przygotowywać się do realizacji tego projektu. Nie ma rzeczy niemożliwych, proszę Państwa. Nic jeszcze, że tutaj przez 25 lat w gminie się budowało, nie zostało, nigdy nie było tak, zostało zaczęte, nieskończone. Czy jak się jakiś pomysł zrodził, nie został zrealizowany. Został. Najdłużej w Bólach rodziła się kanalizacja, bo to były trudne sprawy i wielomilionowe inwestycje. I te inwestycje nas mocno obciążają, bo to jest normalne, jeśli budżet gminy ma 20 parę, 30 milionów, a taka inwestycja jedna miała 15, teraz druga ma 15 milionów, a przy okazji przecież nie zostawiamy gminy w ogóle, poza tym, że nic nie robimy. Inwestujemy w straży, drogi, inwestujemy w świetlice, tam gdzie jest to potrzebne i to robimy i tego też ja osobiście nie neguję. Ale ja do kamery uśmiechał się nie będę, tylko mówię i będę mówił szczerą prawdę. Chcę to zrobić, chcę się w to angażować, chcę pomóc, ale to nie będzie w przyszłym roku. To jest niemożliwe. A kto chce mówić, no to sobie może mówić wszystko. Może sobie mówić, że w tym roku to nawet będzie. Nie wiem, duża rola jest też środków pomocowych, jak wiecie, no bo wszystkie duże inwestycje, to na mój gust nie będzie taka mała, może wielka nie będzie taka kanalizacja, ale to będzie inwestycja typu świetlic, tak sobie myślę, tych kosztach, kilkaset tysięcy złotych. Nie wiem, ile, nie chcę przesądzać, bo nawet nie pamiętam, jaki był koszt świetlicy w Końskowole, rozmawiam z wójtem. Ale na pewno to będzie kosztować. Są też, po pierwsze, spotkanie, koncepcja, przygotowanie projektu, pozwolenie na budowę i jednocześnie drugotorowo staranie się o środki unijne, czy też środki z Ministerstwa Sportu, a są tam osoby, które mogłyby coś pomóc, o dotacji. I jakie warunki tych dotacji będą, bo nie wiem, bo jak powiedział urzędniczka, to rozporządzenie jest przygotowywane. Jestem za, ale nie natychmiast, bo to jest niemożliwe. Natomiast odnośnie środków bieżących, remontów,
proszę kontaktować się z panem Henrykiem, bo nie może tak być, żeby ciekł dach, żeby prąd zagrażał bezpieczeństwu, bo nie sądzę, że to było mówione na użytek, żeby zmiękczyć ramy. No to nie ma to jedno z drugim porządnego. To może ja. To bo z tym prądem to jest mój wymysł, z racji tego, że jestem po szkole elektrycznej. No i tam rzeczywiście jest, ja bym się pod tym nie podpisał, powiem szczerze. Tylko nie chodzi o to, żeby powiedzmy pokazać, że mamy do gminy czy do kogoś pretensje, dostaliśmy taki budynek, jaki dostaliśmy. Chcieliśmy po prostu nakreślić problem, że dalsze inwestowanie w ten budynek, no to się mija z celem, bo tak naprawdę tam nie ma w co inwestować, panie wójcie. To jest budynek, ale ja nie mówię, żeby inwestować w ten budynek. Powiem, no, ten budynek przez 4, przez 5 miesięcy stoi nieogrzewany. Tam jest zimno. My dogrzewamy to prądem elektrycznym. Jak mamy to dogrzewać prądem elektrycznym? Jak tam jest, powiedzmy, boiler i są jeszcze elektryczne, to wszystko ciągnie elektrykę. Raz, że to jest niewydajne. Na razie wielki ukłon w stronę gminy, że my jako klub nie płacimy za ten prąd, tylko gmina płaci za ogrzewanie elektryczne, ale tam jest cały czas zimno. I ta elektryka to nie jest tak, że żeby tak jak pan wójt mówi, żeby zmiękczyć tutaj radę, czy coś pokazać. Tak rzeczywiście jest z tą elektryką, to ja bym powiedział, że tam jest remont potrzebny, który może będzie wynosił 10 tysięcy czy 15. To jest według mnie to jest za duży koszt na taki budynek, żeby zrobić to dobrze. No ale ja też nie może, ale też ja nie wiem, ja się tylko mogę jeszcze chwileczkę. Chciałbym powiedzieć, że my też mamy tego świadomość, że gmina ma długi i jeśli na przykład zostaje dobudowane jakieś skrzydło do przedszkola, czy zostaje, powiedzmy, jakieś budynki zostają poddane renowacjom i znajdują się jakieś dobre pieniądze, dlatego my też uważamy, że może powoli, jakimiś małymi kroczkami, wiemy, że to nie będzie tak, że ktoś tam dzisiaj klepnie, podpiszemy to i to będzie za pół roku, za rok, w następnym roku to się stanie. To się nie stanie. My wiemy, że to jest okres długofalowy, ale chcemy, powiedzmy, przyjść do was, wymusić to na radnych, żeby zainteresować się tym problemem i żeby odczekać 5 lat, bo to nie jest tak, że to się zawaliło i my nie mamy gdzie, powiedzmy, się przebierać. My się w takich warunkach przebieramy 5 lat, inaczej brzmi, nie? Bo 5 lat, 5 lat czy 7 lat i my w tych warunkach jeszcze możemy się przebrać 5 lat czy 7 lat. Nie przeszkadza. Ja tam przeszkadza cały czas. Nie, no bo wygląda na to, że no, ja nie mam obowiązku wszędzie pójść, wszędzie zajrzeć, nie? Ale wy użytkujecie, pani się zgłosi, to jest źle, tak cieknie, czy coś tam takiego, nie? I wtedy my reagujemy, bo to jest nasz obowiązek w imię naszego dobra i bezpieczeństwa, prawda? Dlatego ja mówię, dlatego jedna sprawa to jest oddzielenie tych spraw bieżących, długofalowej, nakierowanej na wybudowanie nowego budynku przy pozyskaniu środków zewnętrznych. Dlatego my dobrze wiemy, że to nie nastąpi w tym roku. Ja tutaj widzę trochę uwagę do tego. Remont jest potrzebny tej instalacji, co żeś którego wypowiedział. Bo jak to zostawimy, jeszcze będzie to trwało 3-4 lata, jak się stanie wypadek, to nie trzeba patrzeć na pieniądze, żeby 5-6 tysięcy kosztować. Ale remont ten trzeba zrobić. Jak chcecie funkcjonować w tych warunkach dalsze 5 lat, zanim my to zrealizujemy? Tak wypowiedziałeś, że to jest niepotrzebne, bo będziemy kładli pieniądze teraz 10 tysięcy na tego. Musimy to zrobić, bo jak tego nie zrobimy, to nie będzie działać nas. Że do czasu z realizacji tego, co zamierzacie i z pomocą gminy robić, musimy jakieś remonty tam robić. Dobra, dziękuję. Pan radny Kozak. Ja nie jestem przeciwko klubowi Karpania i inwestycjom tam, ale przypomnijmy sobie ubiegły rok, jak udzieliliśmy środki sportowe. Karpania dostała 60 kilka tysięcy, Klemetowicz Klub nie dostał nic. Bo tam nie uzyskał pewnie 8 punktów. Radni zawsze krzyczą, że nie ma gmina pieniędzy, że trzeba uważać. W tym wypadku każdy krzyczy, że tam, czy na remont, czy na coś muszą być. Chciałbym powiedzieć, że jak sprawiedliwość, to i dla tego klubu, który działa na terenie agrobiznesu, to by pasowało. Chociaż to było, w tamtym roku było 2900, to 64 tysięcy nie dostało. W tym roku myślę, że jakieś pieniądze się chyba znają. Ja nie chcę przeciwko. Pani Krzysztof, to że po prostu jakaś sprawiedliwość, że tam też jest koło 100 młodzieży gra, czynnie grają, też mają jakieś swoje
osiągnięcia. Też by chcieli, żeby chociaż na te piłki na jakiś podstawowy sprzęt rozdać pamięci. To i coś w Kometowice dostanie. Dziękuję. Na zakończenie chciałem powiedzieć, że jeszcze w tej sprawie? No to proszę. Żeby nie powtarzać. Tu kolega Wojtek mówił właśnie o problemach z podziałem środków na kluby sportowe. W tym roku wystąpił problem z terminem ogłoszenia konkursu o przydział środków. Klub sportowy znalazł się w takiej sytuacji, że umowa jeszcze nie była podpisana, musiał jakieś tam pewne płatności realizować za licencję dla sędziów na badania lekarskie i wnioskowałbym, żeby to najlepiej na początku roku takie sprawy załatwiać, wtedy jest czas na dyskusję, na uwagi i na spokojne podejście do tematu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że ten problem, który przedstawiły mi tu przedstawiciele Gargali, jest problemem, jak już wiemy, ważnym. Kto, nie wiem, kto z radnych, kto jest kibicem sportowym, ale niewielu w każdym bądź razie, to wie, że jest to potrzebne. Jest to reprezentacja gminy na szczeblu województwa na pewno. W gazetach można odczytać wyniki coraz lepsze, drugie miejsce. Dlatego jest obawa, czy pierwsze miejsce to jest dobre, czy nie, ponieważ wtedy byłby wielki wstyd przeprowadzania, czy tam przyjmowania tak gości. Wydaje się tutaj prosto rzeczą. Komisja rewizyjna była, więc wnioski komisji rewizyjnej, proszę przedstawić, będą stanowiły przedmiot do dyskusji o budżecie. Tu już pan Gajda powiedział na temat świetlic, przychylam się do tego, zresztą zawsze uważałem, że tam, gdzie ilość osób korzysta z jakiegoś pomieszczenia budynku, to inwestować w to należy w pierwszej kolejności. Tam, gdzie odbywa się, czy ilość osób jest znikoma albo raz czy dwa razy w roku, tam taka inwestycja jest, powiedzmy, z naszego punktu chybiona, ponieważ pieniądze, my mamy liczyć pieniądze i wydawać je na słuszne cele. Dlatego myślę, że przy następnej dyskusji o budżecie gminy na rok 2018 będzie to pewno bardzo burzliwa dyskusja, bo tutaj już różne rzeczy dziś zostały powiedziane. Wnioski, które tutaj przedstawiłem Państwo z Garbarni, będą wzięte pod uwagę, na część zostało odpowiedzianych. W jaki sposób to będzie rozwiązywane i sukcesywnie rozwiązywane, jakie pieniądze na to będą przeznaczane. To już mamy pewien obraz, a ja jeszcze raz powtórzę. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dla nas radnych jest tutaj sprawa wiążąca. Z tego, co już to tak słyszałem, jeszcze nie ma tego stanowiska, tak jak nie ma otwartym kręgu jeszcze do widownia. Niemniej jednak proszę to przedstawić Radzie i będzie to rozumiane. Czy są jeszcze jakieś pytania w innej sprawie? Ponieważ nie ma, dziękuję. No. Proszę bardzo. Znaczy ja do pana wójta z taką prośbą, panie wójcie, może taka sugestia, jakiś rodzaj z takiego, nie wiem, spotkania, porozumienia z wójtami gmin leżących rzeczywiście przy tej przebudowywanej linii, z tego powodu, że jest dużo wątpliwości, bo jest słaby przepływ informacji od inwestora. Ludzie nie wiedzą, gdzie przejazdy, które, jak, a w kredytowicach to jest na przykład ten problem, że ludzie mają z jednej strony, prawda, pola i z drugiej strony i to jest już tam jakieś utrudnienie. Właśnie ta kwestia tych dróg, bo tam będą, ta przebudowa będzie pociągała za sobą tak zwane prostowanie łuków, więc tam będzie część zabieranych gruntów, więc znaczy tam są grunty kolejowe, ale w ogóle takich różnych informacji, żeby tam jakoś stosować pismo, żeby po prostu na inwestora nacisnąć, żeby on jakoś informował tak bardziej tak szerzej, że tak powiem. Nie, to ja już, aby dokończyć jeszcze Panie Wójcie, jeszcze raz, ponieważ tutaj mówiliśmy o tej właśnie przy okazji tej
Wojtek Pilanowicza, to ja jeszcze raz jak zwykle przypominam o renowacji nagrobka tego żołnierza napoleońskiego, jak domniemam. Dziękuję bardzo. Pamięta pan, panie Wójcie. Pamiętam pewnie. Tak. No. Proszę bardzo. Odnośnie tej modernizacji, więc sytuacja w tej chwili wygląda formalno-prawnie tak. Ja mówiłem, że nie kontaktował się z nami inwestor, prawda? Nie kontaktował się z nami inwestor. Ja się zagłębiałem w ten temat. Inwestor po prostu wie pani. Inwestor jeszcze nie jest do końca wybrany. Jest po przetargu. Nie inwestor, tylko wykonawca. Wykonawca nie jest do końca wybrany, jest po przetargu, ale Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie sprawdza legalność i zgodność z prawem tych przetargów. To są potężne przetargi na miliardy złotych i stąd też musi to sprawdzić, takie są procedury i do końca prawdopodobnie kwietnia będą podpisane umowy z wykonawcami. I sądzę, że albo wykonawca podpiszą umowy, albo inwestor w końcu z nami się skontaktuje. To, co mi mówili, to powtarzam u marszałka, ale marszałek też nie jest stroną. On jest tylko, korzysta z tych torów w ramach przewozów swoich regionalnych, prawda, tej kolei regionalnej, którą dofinansowuje. Marszałek nie ma, jak na razie na 9 marca nie miał pieniędzy w budżecie na organizację transportu wewnętrznego. Będzie prawdopodobnie występował do gminy, żeby gminy współpartycypowały w organizacji i finansowaniu transportu wewnętrznego. To są naprawdę sytuacje takie, że oni tak samo są w etapie początkowym. Mówiono mi, że przejazdy kolejowe nie będą zamykane. Ja nie bardzo w to wierzę, ale tak marszałek mówił, że z tego co wie, z przekazu z kolei, że przejazdy, myślę, że w najbliższym czasie teraz, może po świętach, może coś się wyjaśni, jeśli coś będziemy wiedzieć, to będziemy informować. Dziękuję. Czy co jest jeszcze? Proszę pani zostać. Proszę o spokój. Z budową solarną, bo bardzo dużo ludzi pyta się o ten temat. Czy są jakieś terminy, czy są jakieś wykonawcze? No jeszcze terminów nie ma, ale najważniejsze, że mamy dotacje i postępujemy w tej sprawie. W najbliższym czasie podamy informacje odnośnie solarów. Dziękuję. Ja tylko dodam, bo było to na Komisji Budżetowej, że podpisana została już sprawa drugiego etapu kanalizacji, więc informuję, że teren północny będzie objęty. W jaki sposób kto wygra przetarg, no to teraz już będzie w najbliższym. Miejmy nadzieję, że wygra lepszy, bo pewne trudności były, ale wszystko zależy od pieniędzy, ile wykonawca sobie zażyczy. Czy są jeszcze jakieś? Nie ma. W takim razie dziękuję państwu. Zamykam 9. sesję 7. kadencji. Do widzenia.